Technikalia TV. Za chwilę opowiem Wam o karecie KIT 4. Mam w swej dłoni. Otóż jest to niebieski model zegarka Garrett KIT 4. To zegarek, ale nie tylko oczywiście. W tym modelu, dzięki temu modelowi właściwie, Wasze dziecko może się z Wami porozumieć, bo jest to smartwatch, czyli zegarek, z którego można dzwonić. Jest w nim miejsce na kartę micro SIM. Może to być karta dowolnego operatora, dlatego koszty przy użytkowaniu tego zegarka są praktycznie znikome, bo jest to karta, aby działała w nim aplikacja, żeby działał w nim lokalizator GPS, no i żeby Wasze dziecko mogło do Was zadzwonić. Jeżeli boicie się, że Wasze dziecko sobie nie poradzi z noszeniem go, no na pewno sobie nie poradzi, będzie miał bajerański zegarek na ręce, no w ogóle go nie weźmie. Jakby nawet ważył 20 kg, to by sobie poradziło. Ale bądźmy poważni, waży, słuchajcie, 55 gramów, czyli niedużo. Jeśli chodzi o jego obudowę, otóż jest to, słuchajcie, zegarek totalnie wodoszczelny, czyli o normie IP67. Co to oznacza w praktyce? Ochrona przed dostępem do części niezabezpieczonych dla Waszego dziecka, a także totalna ochrona przed pyłem. A co oznacza cyfra 7? Otóż cyfra 7 oznacza to, że jest to zegarek całkowicie wodoszczelny. Nawet 30 minut może przebywać bez problemu pod wodą. Według producenta bateria, która znajduje się w tym zegarku, czyli akumulator, który ma 420 mAh, powinien wytrzymać jakieś 70 godzin. No tak, teoria teorią, ale sami wiecie, że Wasze dziecko oczywiście będzie w tym zegarku grzebać, będzie tam różne rzeczy sprawdzać, będzie pokazywać go kolegom, będzie testować jego wodoodporność, więc na pewno ta bateria nie wytrzyma tyle czasu, jestem pewna. U nas trzeba było ją ładować właściwie codziennie. Jaki jest cel według producenta, jeżeli chodzi w ogóle o tego typu smartwatche? Otóż chodzi o to, moi drodzy, aby zwiększyć bezpieczeństwo Waszego dziecka, jednocześnie nie ograniczając mu swobody. Czyli dziecko może gdzieś iść, a Wy macie nad tym kontrolę. No i co? Czy to bezpieczeństwo i ta kontrola idą w parze? No, oczywiście zaraz do tego dojdziemy. Wygląda to tak, moi drodzy. Tym zegarkiem możecie sterować za pomocą aplikacji. Jest to aplikacja Garrett Tracker. Pobierzecie ją zarówno z App Store'a, jak i ze sklepu Google Play. Aby uzyskać kontrolę rodzicielską nad tym zegarkiem, wystarczy, że pobierzecie wspomnianą aplikację Garrett Tracker. Do działania tej aplikacji oczywiście niezbędny jest Wasz smartfon, ale na pewno macie smartfon, jakikolwiek. Oraz karta SIM, którą montujecie w tym zegarku. Aplikacja jest w języku polskim, więc każdy sobie da z nią radę. No i co? Co możecie ustalić właściwie w tej aplikacji? Otóż ten zegarek umożliwia Wam śledzenie Waszego dziecka, czyli dzięki tej karcie SIM, którą ma w środku, możliwe jest zlokalizowanie go na mapie w dowolnym punkcie i w dowolnej godzinie. Fajne jest też to, że te trasy, którymi poruszało się Wasze dziecko, są do wglądu, czyli możecie sobie po prostu zrobić odnośnik między tą a tą godziną, gdzie było Wasze dziecko. To jest super, sprawdzałam to, to działa. W aplikacji, śledząc trasę swojego dziecka, możecie ustawić też obszar, po którym może się ono poruszać. Jest to naprawdę intuicyjne, odbywa się to w języku polskim. Aplikacja po prostu wykazuje Wam teren, pokazuje Wam teren, po którym porusza się Wasze dziecko, a Wy ustalacie trasę, za której granicę wyjść nie może. Wtedy dostajecie wiadomość push, że stało się coś niepokojącego i Wasze dziecko zmieniło trasę. Jeżeli chodzi o kolejne kwestie bezpieczeństwa, jakie zapewnia Waszemu dziecku ten zegarek, to jest to przycisk SOS. Znajduje się on w tym samym miejscu, w którym jest przycisk power. To jest ten sam guzik. Wasze dziecko wciska go i ja Wam pokażę, co się dzieje. Uwaga. Wciskam. Trzymam. W tym momencie aplikacja, słuchajcie, wysyła mi pusha i od razu wykonuje telefon do mnie. To wszystko, jeżeli dziecko poczuło się zagrożone, możecie od razu zareagować i starać się pomóc Waszemu dziecku. Jeżeli macie jakieś problemy z Waszym dzieckiem i nie do końca możecie zdiagnozować, o co chodzi, i na przykład Wasze dziecko skarży Wam się na jakichś rówieśników, ale nie wiecie, o których chodzi,
tutaj bezszelestnie, bez żadnego sygnału dla użytkownika, czyli dla Waszego dziecka, możecie wniknąć do zegarka z poziomu aplikacji i podsłuchać otoczenia i dowiedzieć się, co tak naprawdę w trawie piszczy. Zegarek Gareta jest nie tylko smartwatchem, ale też daje Wam kontakt z Waszym dzieckiem, czyli zastępuje smartfon. Według mnie to fajna opcja, szczególnie, że w wielu szkołach, na przykład, albo w przedszkolach nawet, czyli na przykład zerówka, pierwsza klasa i przedszkole, Wasze dzieci nie mogą nosić telefonów, a do zegarka raczej nikt się nie przyczepi. Tym bardziej, że na przykład w ramach zajęć w aplikacji możecie ustawić, że do Waszego dziecka nie można się dodzwonić, ani Wasze dziecko nie może do Was zadzwonić. Fajny pomysł. I tak, jeżeli chcecie mieć kontakt ze swoim dzieckiem, używacie po prostu swojego telefonu i wybieracie numer swojego dziecka. Uwaga, czy to działa? Wybrałam numer. Działa! Zegarek dzwoni. Fajnie, jest fajny sygnał, niemęczący, więc każde dziecko chyba tutaj zrozumie, że dzwoni do niego telefon i może go odebrać. Rozłączam się. Jeżeli chodzi o aplikację i dzwonienie do Waszego dziecka, to fajne jest to, że ustawiacie sobie we wspomnianej aplikacji tylko kilka numerów, które mogą się do tego dziecka dodzwonić. Ktoś niepowołany do Waszego dziecka się nie dodzwoni i z nim nie porozmawia. Bardzo proste, ale uważam, że to świetny pomysł. A propos tego w ogóle, że ten zegarek zastępuje smartfon, uważam, że jeżeli chodzi o małe dzieci, jest to szczególnie dobre, z racji na to, że smartfon, wiadomo, może się zgubić, może go gdzieś dziecko tam nie zauważyć, a zegarek zawsze ma na ręce, to po pierwsze, a po drugie. Po drugie, nawet chyba ważniejsze. Wasze dziecko, słuchajcie, nie ogląda jakichś głupot w internecie. Czyli trochę ograniczacie jakiś dostęp do internetu, nie ogląda żadnych jakichś filmików. Niekoniecznie muszą to być bajki, sami nie wiecie tak naprawdę, co Wasze dziecko robi, mają smartfon w ręce. Więc tutaj to jest kolejna jakaś taka sfera bezpieczeństwa, bo Wasze dziecko jest chronione przed złą treścią z internetu. Na początku tego filmu widzieliście kolejną świetną funkcję tego zegarka, która mi i mojemu synowi sprawiła ogromną radochę. Są to notki głosowe. Notki głosowe to według mnie taki odpowiednik SMS-ów dla tych dzieci, które jeszcze pisać nie umieją. Uważam, że to jest super fajny pomysł i naprawdę możecie jakieś sobie śmieszne wiadomości, ale też sensowne, na przykład synu, pamiętaj, że dzisiaj obiadek albo nie wiem, judo, karate czy inne tam zajęcia, możecie sobie wysyłać te wiadomości ze swoim dzieckiem. Podsumowując, według mnie jest to produkt dosyć niedrogi, odpowiedni na każdą kieszeń. Myślę, że też fajny pomysł na prezent pod choinkę, bo dajecie dziecku zegarek, który jest bajerancki, jest fajnym gadżetem, ale też jest takim prezentem, który też dla Was jest jakimś ubezpieczeniem, jakąś formą, nie wiem, zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i też zadbania o dziecko. Jeśli chodzi o kwestię wyglądu tego zegarka, to tak naprawdę jest to rzecz gustu, ale tak naprawdę on ma się podobać dziecku, nie mi, a dziecku się podobał. Dziecko stwierdziło, że jest fajny, niebieski, taki bajerancki i rzuca się w oczy. Więc myślę, że taki był zamysł producenta i ten zamysł producenta jest spełniony. Kolejne rzeczy, a więc te paski wymienne, czyli też, żeby się Waszemu dziecku nie znudził ten zegarek, możecie mu kupić zestaw pasków i może sobie zmieniać na przykład codziennie na inny kolor. Fajne jest to, znowu fajne, no ale jest fajne, to co mam powiedzieć. Sprawdza się to w użytkowaniu, jego ładowanie, że on jest taki bardzo intuicyjny. Dziecko tutaj nie ma do czynienia z żadnymi kablami i możecie też dziecku wypracować taką rutynę, że ono samo go po prostu podłącza do tej ładowarki. I jakby nie macie kolejnego sprzętu na głowy, nie? Na przykład tablet, wasz komputer, wasz, nie wiem, wasz telefon, jeszcze wasz smartwatch, wasze jakieś tam, nie wiem, urządzenia do słuchania muzyki i jeszcze kolejny, na przykład, żeby podłączyć, pamiętać dziecka zegarek. No z tym, jeżeli dziecku to pokażecie, dziecko w sekundę to ogarnie i samo może to dbać. To jest fajne, bo też uczy dziecko obowiązków. Moje serce zdobyły, przyznam Wam, notki głosowe. Naprawdę jest to tak fajne i tak właściwie nieoczywiste, że te po prostu mówione SMS-y, które dziecko, które nawet nie umie jeszcze pisać, może Wam wysłać. Jest to tak urocze i zaręczam Wam, że jeżeli kupicie ten zegarek i dostaniecie od dziecka pierwszą taką wiadomość, to będziecie naprawdę wzruszeni. Jest to tak po prostu słodkie, że naprawdę. No. Co wrażliwsze matki lub co wrażliwsi ojcowie mogą po prostu popłakać się nawet z wrażenia. Ja jestem Ania Bartuszka, a to są Technikalia TV. Mam nadzieję, że spodobał Wam się kartki te 4. Subskrybujcie nas na różnych kanałach socialowych i na YouTube oczywiście. Moim zdaniem, gdyby mama Kevina, który został dwukrotnie sam w domu, miała taki zegarek i kupiła go swojemu dziecku, nie miałaby tego problemu z szukaniem go po całej Ameryce.